sobie pomóc osobie, która jest jedną z tych, którzy współtworzyli ten turniej, ten mecz dla Pawła Dolińskiego. Ogromne oklaski, bo Paweł nas czas na żywo ogląda. Szanowni Państwo, teraz narracja kolejna, za chwilę mecze, za chwilę wydarzenia, ale będę się Państwu starał wylicytować te gadżety w jak największej kwocie. Także dzisiaj chwytajcie za portfele, sięgajcie do nich, bo dzisiaj gramy dla Pawła Dolińskiego. Pierwszym piłkarzem zespołu All Stars jest zawodnik, który podczas swojej kariery grał na trawce, ale dziś zagra na boisku Andrzej Kośnia, grający w numer 7. Kolejnym zawodnikiem jest Jakub Brzeźnicza. Który nas zaszczycił w tym roku, zaszczycił nas także w roku ubiegłym, a w tym sezonie zdążył strzelić już 4 bramki. Wojciech Roślin! Jest to kolejny zawodnik, który drugi rok z rzędu gra z nami, jest z nami, pomaga nam. O jego karierze będziemy jeszcze mówić w trakcie turnieju. Ludzie, to już w wieku 15 lat wyjechał na Śląsk, gdzie grał kolejny ruch. Uznał, że ugodnił także zagradzić numerem 6. Razem z Zajem, numer 3. Zawodnik, którego nie trzeba stawiać, wychowana Kłódzkiego z bardzo jego karierę dużo bogatsza. Następnym piłkarzem jest Sławomir Kołaszkiewicz, doświadczony na trawie również na trawie All Stars, a wystąpił z numerem 11. Na boisku zobaczymy także Rafała Augustyniaka, młodego 20-letniego obrońcę, wychowanka MKS Most z Duńska Pola. Rafał zagra z numerem 4. Krzysztof Dziedzic. Krzysztof Dziedzic zagra z numerem 1. Gości, a my przechodzimy do kolejnej drużyny, czyli zespołu PZPE. Kapitanem tego zespołu będzie grający w wieku przedszkolnym w Polsce, ekspertem od spraw licencji klubów ekstraklasy, ocenia kryteria sportowe. Z numerem 15 w zespole PZPE zagra pracownik Departamentu Mediów i Komunikacji Łukasz Wiśniowski. Jest to człowiek, który odpowiada także za telewizję internetową PZPE-TV. I kolejnym zawodnikiem fundacji jest Michał Winnicki. Jest to piłkarz drużyny Kamieży. W drużynie fundacji pokaże się dzisiaj także Przemysław Jakubiak, którego Łowicki... Kolejny zawodnik to legenda łowickich boisk, a właściwie boisk w całej Polsce. Zawodnik, który rozegrał w Ekstraklasie prawie 300 spotkań. Przed Państwem kolejnym zawodnikiem Pelikana będzie 43-letni, ale także doskonale pamiętany z występów w Pelikanie, Bogdan Jóźwiak. W drużynie Pelikana zagra także Patryk Tomianowski. To młody 20-letni chłopak, który przebojem wdarł się do pierwszej drużyny. Ten turniej jest organizowany dla twojego taty. Powiedz mi, a jak on do tego turnieju się nastawił? To jest bardzo wzruszony całą sytuacją z całego Łowicza i nie tylko z całej Polski. Słowem do niego ciepłe słowa wszystkich ludzi. To dla niego bardzo ważne. Całe to dzisiejsze wydarzenie naprawdę dla całej rodziny jest dla nas bardzo
wielkim wydarzeniem tak naprawdę. Jesteśmy mega wzruszeni i tata również, i tata bardzo się cieszy z tego wsparcia. I ta rehabilitacja tak naprawdę będzie jeszcze trwała co najmniej rok, ponieważ tata jeszcze nie porusza prawą ręką, dopiero co zaczął poruszać prawą nogą, także już w tym momencie chodzi oczywiście bardzo powoli i bardzo ostrożnie o kuli. Natomiast powoli wraca również jego mowa, mówi pierwsze słowa, więc można się już z nim też porozumieć, to również jest bardzo ważne i dla samej też kondycji psychicznej. Powiedz mi, na co te środki, które zostaną tutaj zgromadzone, będą przeznaczone? Na rehabilitację w 100%. Ta rehabilitacja jest jak najbardziej potrzebna, żeby tata wrócił jak najszybciej do zdrowia. I tak naprawdę chodzi tutaj głównie o turnus rehabilitacyjne, zarówno fizyczne, jak i logopedyczne. Jak doszło do tego, że twój tata jest teraz ciężko chory? Tak naprawdę to było bardzo niespodziewane. To wszystko się stało w nocy. Nałożyło się bardzo wiele czynników, głównie przepracowanie taty, ale tak naprawdę też wiele czynników losowych, które się w tym okresie po prostu nagromadziły. Całe szczęście, że mama jeszcze nie spała, ponieważ tata już leżał w łóżku, jeszcze rozmawiał z mamą, nagle przestał odpowiadać na pytania. Mama się zorientowała, że doszło do tego wylewu. Tutaj duże też podziękowania dla ratowników medycznych, którzy zjawili się w ciągu 15 minut, więc błyskawicznie od razu tata został przewieziony do Łodzi i tylko dzięki temu żyje. W tym momencie lekarze mówią, że tata miał tylko 5% szans na przeżycie i udało się, więc to jest najważniejsze. Kiedy została podjęta decyzja, że tegoroczna edycja Gwiazdy na Gwiazdkę będzie przeznaczona na ratowanie Pawła Domickiego? Właściwie w pierwszym momencie, kiedy dowiedzieliśmy się, że Paweł doznał wylewu krwi do mózgu, decyzja tak naprawdę z automatu się pojawiła i myślę, że robimy bardzo dobrze, bo jemu pomoc jest bardzo potrzebna. To jest nasz kolega, wychowawca, bo nasz również trenował. No po prostu musieliśmy tak zrobić. I tak po prostu ma być i jest dobrze. Turniej jest dużym przedsięwzięciem. Powiedz mi, jak długo trwają prace danej organizacji? Prace nad takim przedsięwzięciem trwają z reguły około 2,5 miesiąca. Samo zaproszenie zawodników to jest czynność, która rozkłada się w czasie dosyć długo i tak naprawdę nawet na dzień przed turniejem może coś się zmienić. W naszym turnieju zmieniło się coś na 10 minut przed turniejem, więc tutaj nigdy nie jesteśmy pewni w 100%, a same prace czysto organizacyjne skupiają się jak na jakiś miesiąc przed turniejem. Ile osób zaangażowane jest w organizację? Gdyby zliczyć wszystkie osoby zaangażowane w organizację, myślę, że zabrakłoby chyba palców dwóch rąk. Mamy swoich, można powiedzieć, agentów w całej Polsce, którzy pomagają nam czy to zorganizować zawodników, czy zorganizować suweniry na licytację. Tych ludzi jest dużo. My sami, gdybyśmy się tutaj zgromadzili trójką, bo tak naprawdę trzy osoby tak są tutaj głównie wpisane w komitecie organizacyjnym, to myślę, że sami sobie byśmy nie poradzili. Także jestem bardzo wdzięczny im za pomoc. Bardzo ważnym elementem turnieju są licytacje. Powiedz mi, co zasługuje, które przedmioty zasługują na szczególną tutaj podkreślenie? Które osiągają największe wartości? No tutaj, jak już jestem pytany o te przedmioty, no to zdecydowanie koszulka Realu Madryt z podpisami obecnie występujących zawodników. Koszulkę udało się zorganizować przez stowarzyszenie fanków Realu Aguila Blanca. Jest to najlepszy suwenir, jaki chyba do tej pory gościliśmy w Łowiczu na wszystkich licytacjach, na wszystkich imprezach charytatywnych. Poza tym są koszulki reprezentacyjne, jest koszulka Realu Madryt od Jerzego Dudka, są rękawice bramkarskie Jerzego Dudka, są koszulki klubowe z podpisami wszystkich zawodników. Każdy, kto będzie chciał licytować, znajdzie coś dla siebie. Bauer, było bardzo trudno dojść do klubu. Na pewno gdyby nie pomoc Stowarzyszenia Kibiców Realu Madryt, to by się to nie udało. Wymagało po prostu pisania masy maili, masy czasu i cała sprawa trwała mniej więcej miesiąc, żeby tam dojść do tych wszystkich zawodników i no, najważniejsze, że się udało. I powiedz mi, ta koszulka tutaj przyszła potem pocztą na twój adres? Tak, przyszła pocztą do mnie, do Łowicza, prosto z Madrytu. Byłeś podekscytowany, jak otwierałeś tą paczkę? No na pewno, no nie zawsze, nie widuję się zawsze podpisów Cristiano, Garetha Bale'a i tego typu zawodników. Koszulka jaki ma numer? Koszulka jest bez numeru. A więc 250 po raz pierwszy, 250 po raz drugi i 250 po raz trzeci sprzedany.
zdecydowali się wziąć udział w tym turnieju? Znaczy, bardzo lubię takie inicjatywy. Wiadomo, że okres przedświąteczny jest takim czasem, kiedy wszyscy się do siebie zbliżamy, sobie pomagamy, a tutaj cel jest szczytny. Zresztą jestem tutaj drugi raz. Bardzo, bardzo miła atmosfera. Fajny turniej. Tak jak mówię, najważniejszy jest cel, że można komuś pomóc i zawsze jestem chętny. A jak oceniasz tutaj atmosferę? Na hali, w szatni, w drużynie? Znaczy, atmosfera świąteczna. No tak jak mówię, to jest to przede wszystkim zabawa. Liczy się to nie, jaki jest wynik, ale jak się bawimy. Myślę, że i my, i kibice będziemy bawić się bardzo dobrze. Ale o zwycięstwo na pewno będzie walczyć. Postaramy się osiągnąć jak najlepszy wynik. Wiadomo, że troszeczkę do nasza nazwa naszej drużyny zobowiązuje i postaramy się nie zawieść. 450, proszę Państwa. 450 kuba Hatuna. Jest 500 zł. Jest 500 zł Liga Wrzowska. 500 zł. 550. 550 na górze. Czy ktoś przybije na 600 zł? 550 po raz pierwszy. 550 po raz drugi. 550 po raz trzeci. Oklaski za wspaniałą fundację. Kolejna rzecz, jaką przekazał nam Sebastian Wina, 150 zł za piłkę oryginalną, piłkę z podpisami wszystkich zawodników Śląska Wrocław. 100 zł, 150, proszę Państwa, sięgnijmy jeszcze do portfeli, naprawdę to jest szczytny cel. Paweł nas na żywo ogląda, także gorącymi oklaskami do dupy Pawła. Czy tak, ktoś 150 zł za oryginalną, czterzutką, piękną, nową, piłkarzy Śląska Wrocław. Tomek 350. 300 zł po raz pierwszy. 300 zł po raz drugi. 300 zł po raz trzeci. Grzegorz Szurka, oklaski na Grzegorza. I jeszcze jedna koszulka, która nazywa się 150 zł za koszulkę z pokazaniem reprezentantów Polski, uczestników Mistrzostw Świata przez Europę. 150 zł, proszę Państwa, to niedużo. 200 zł po raz pierwszy. 200 zł po raz drugi i 200 zł po raz trzeci. Oklaski dla Kamila Górskiego. Dziękuję bardzo. Mam. I było bardzo blisko postrzale Macieja Wyszokrotkiego. Krzysztof Ledzyn został odkryty. Kapitul akcji uchronił super.
związku z tym numer jest 100 zł. Dariusz Pilnowski serdecznie dziękuję. 150 zł, prawda? 150 zł za koszulkę Pawła Wiskiera. Serdecznie zapraszam do licytacji. Mamy na razie 100 zł. Czy ktoś da 150 zł? Zapraszam. 100 zł. Jest 500 zł.
700 złotych, proszę Państwa. Jedyna w swoim rodzaju. Z podpisem Jurka Kopka specjalnie. Z pozdrowieniami. 650. 650 na lepszy. Czy 600? 650 po raz pierwszy. 650 po raz drugi. I 650 po raz trzeci. Chciał gdzieś coś sprzedać chyba w domu. Macie Mistrzostwa Polski w Bioligu. 100 zł. Czy ktoś da 100 zł? Jest 100 zł? Jest 100 zł. Witamy serdecznie Państwa ze Stanów Zjednoczonych. 100 zł. Czy daje ktoś 150 zł? Piotr Karosik, 100 zł. Proszę Państwa, warto przebrać. Jest 150? Jest 150, tak. Więc witamy serdecznie naszego dziennikarza radnego Michała Trzoskę. 150, 200 zł? Jest 200 zł, jest 250? W tej analizie dobrze płacą, 250 zł. 250 po raz pierwszy. 250 po raz drugi. I 250 po raz trzeci. Gratulacje dla Piotra. Poklaski. I proszę Państwa, jeszcze jedna koszulka, jak się okazało. Koszulka. Jest to zgodne, dziękujemy bardzo. Mogę ja na chwilę dać? On lepiej masz. Drugi. I stąd po raz trzeci. Gratulacje. Radzie Maria. Radzie Maria, a ci powiem, nie chcę ustąpić. Zakończył się mecz Pelikan Łowicz, drużyna Gwiazd. Gole strzeli tylko łowiczanie. Łącznie ty, grając w Gwiazdach. Powiedz mi, jak się gra z Gwiazdami? Bardzo sympatycznie gra się z Gwiazdami. No, już drugi raz mam taką okazję zagrać w drużynie składającej się z najlepszych piłkarzy. No niestety drugi rok rzędu nie podołałem. Drugi rok rzędu przegrywamy z Pelikanem. A może to jest tak, że ty jesteś takim, kurczę, szpiegiem i specjalnie tak słabo nie, tak nie jest na pewno, ale chyba w końcu do 3 razy sztuka w przyszłym roku zagram z Pelikanem, bo trzeba to wygrać kiedyś. Turniej jest zorganizowany dla Pawła Donińskiego. Co byś mu powiedział? No jedyne, co chciałbym powiedzieć, to, że wszyscy na niego czekamy, że zawsze byliśmy razem, zawsze będziemy razem i niech wraca do nas szybko. Szybkiego powrotu do zdrowia życzymy mu wszyscy, zarówno zawodnicy, organizatorzy, jak i wszyscy zebrani na tej hali. Cieszę się, że w Pawle jest bardzo dużo siły, tak jak drugi raz byliśmy w szpitalu, to powiedziałem, że w oczach dużo wiary w życie i dużo chęci życia. I przekazuję mu od nas wszystkich, że bardzo w niego wierzymy. Będzie wśród nas, będzie zdrowy, bo on chce i my też chcemy. I to wszystko, co robimy, to robimy dla ciebie, Paweł, i wszystko będzie dobrze. Jest pan fanem piłki nożnej? No takim średnim. Syn jest większy, dlatego chodzimy razem. A tutaj w której drużynie pan kibicuje? Pelikanowi? No rzecz jasna, Pelikanowi. Ale też tej drużynie, w której pan Krzysztof Dziedzic był bramkarzem, przegrali tam 5-1, ale nie, 1-5 przegrali. Uczestniczy pan w licytacjach? No czekamy teraz na Zająca, koszulkę, także za chwilę. Nie, 350, w dalszym ciągu 350 zł. Rozglądamy się, nie widać. 350 po raz pierwszy, 350 po raz drugi i 350 po raz trzeci. Kuba, że dzieciak oklaski, brawo! Koszulkę zawodniczki łódzkiego Widzewa, reprezentantki Polski, pani Burdy, 100 zł. To raz 100 zł, proszę Państwa, warto. Jeszcze raz też wiem, jest 100 zł. Pan Fabiański gratuluje, 150, 100 zł.
Szanowni Państwo, mogę pokazać, można dotknąć podpisy, specjalnie na dzisiejszą licytację. 100 zł po raz pierwszy, 100 zł po raz drugi. Jest 150. Nasz kolega Szwajger, popularny w obliczu. 200 zł, jest 200 zł. 200 zł po raz pierwszy, 200 zł po raz drugi. 200 po raz trzeci, gratulacje. Kataty. Prawdopodobnie Łowicz się staje jedną z poważniejszych ośrodków. Jest to złoty? Jest. Jest to złoty. Jest to złoty. Jest Piotrek Gawin. Znany piłkarz ludzkiego Pelikana przez lata, ale w biało-zielonej. 150 zł, proszę Państwa. Czy grać na 150 tak będzie typową piłkę? Może zagrabię kolejną gwiazdę Gwiazdy, może jakoś trudniej. 100 zł. Jest 150. Piotruś 200. Jest 200. 200 zł po raz pierwszy. Pan Pelikan coś krzyczał, przepraszam. Ja wiem, że czasami łatwiej w taką piłkę grać jak to okropną, to może. 200 zł po raz pierwszy. 200 zł po raz drugi. 200 zł po raz trzeci. Jaka żyła? O! I teraz koszulka podarowana przez Marcina Zająca. Ja wspominałem, że bardzo zawsze chętnie przyjeżdża do Łowicza. Pan burmistrz Pieńczyk, tak? Panie Franek, 500 zł. Ale musi być to monetne, przepraszam bardzo. 500 zł. Nie widziałem tego. 500 zł po raz. 550. 1000 zł. 1000 zł po raz pierwszy. 1000 zł po raz drugi. 1000 zł po raz trzeci. Gratulacje dla Franka Kamińskiego. Just
3900 po raz pierwszy, 3900 po raz drugi, 4000. 4100 zł. 4100 zł po raz pierwszy, 4100 zł po raz drugi, 4100 zł po raz trzeci. Dziękuję bardzo. Poszukać reprezentantów się więcej. Cena wywoławcza.
300 zł, 350, 400 zł, 400 zł po raz pierwszy, 400 zł po raz pierwszy, kochani, naprawdę warto, ta rakieta jest warta około 1000 zł w sklepie, a z podpisem Jerzego Janowicza warta pewnie teraz o tyle. Ile? 350 zł, redaktor w Kulinie płaci 350 zł, jest 500 zł, 500 zł po raz pierwszy, czy ktoś chciałby być posiadaczem wspaniałej rakiety, 500 zł po raz pierwszy. 550 Zbyszek Łaziacki, 550 po raz pierwszy. 600 zł, 600 zł. Artur się bardzo ładnie, dziękujemy za taką pracę aktywną. 600 panie, tak? 600 zł, panie Zbyszku, to dobrze, duże miejsce płacą. 13 nie było, 650 zł. 650 zł. 650 zł. Czy ktoś ma 700 zł za rakietę Jerzego Janowicza? Jest 700 zł. 700 zł po raz pierwszy. Dodam, że jeszcze jest bonus po prostu koszulki z podpisem pana prezydenta Aleksandra Kaczyńskiego. 700 zł po raz pierwszy, 700 po raz drugi i 700 po raz trzeci sprzedane. Ogromne brawa. To koszulkę Kasia. Jeszcze jedna ciekawa. Pochwal się, co dla ciebie wylicytował tata. Koszulkę Legii Warszawa z podpisami wszystkich graczy Legii i rakietę Jerzego Janowicza. A powiedz mi, co cię bardziej cieszy? Koszulka Legii Warszawa. Podoba ci się turniej? Obserwujesz tutaj piłkarza Legii? Tak. Prowadził pan wszystkie licytacje na obecnym turnieju. Proszę powiedzieć, czy którąś pan szczególnie wspomina? Nie, no oczywiście, że najbardziej licytacje koszulki Realu Madryt. Fantastyczna licytacja, emocjonująca. Wszyscy żyli tą licytacją. Rzeczywiście niebagatelna kwota. Jestem zdumiony, zaskoczony, ale bardzo szczęśliwy, że takie kwoty padały, no bo 4000 zł przeszło za koszulkę Realu Madryt. Oczywiście tutaj ta koszulka to jest taka symbolika, bardziej chodzi o wspomożenie Pawła i tu serdecznie cię, Paweł, wszyscy pozdrawiamy. Jak widać w Łowiczu mamy fantastycznych ludzi, fantastyczne społeczeństwo, które przyszło i które zalicytowało, o to chodziło. Poza tym no, fajna zabawa, mam nadzieję, że nie po raz ostatni, że za rok też się spotkamy i też wybierzemy kogoś, komu będziemy mogli pomóc, a ta pomoc jest potrzebna wielu osobom, więc warto się w to bawić.
i niech pójdzie za najbardziej się oczywiście. I mamy również drugą nagrodę indywidualną. Tutaj jury postanowiło przyznać ją Wojtkowi Trofimowi. Wojtkowi Trofimowi, przyjaciela z Nowego Sącza. Jest po raz drugi. Rok temu z Wojtką, dzisiaj tylko, że nie mogę zabrać. Dziękuję bardzo. I oddaję jego stanowisko. Dziękujemy gwiazdo. Wszystkim Państwu, że przyjechaliście, że bawiliście nas i włączyliście się w tę piękną akcję. I dziękuję wszystkim organizatorom, którzy zorganizowali. Uwaga! 3, 2, 1. Dziękujemy serdecznie. Jeszcze jedna atrakcja sportowa na 10 sekund.